Cześć! Tak jak widać, Ethan wrócił na studia. Ale postaram się to zamknąć w jednym odcinku. Będzie to tylko tydzień, więc przelećmy przez to i będzie z głowy. I jeszcze tak się bardzo fortunnie złożyło, że jest 40% przeceny w księgarni. Czy to nie jest cudowne? Ethan. I jak widzicie, Ethan nie mieszka w akademiku, bo już nie ma takiej potrzeby. Dziewczynę już znalazł, więc przyda mu się teraz już tylko święty spokój i podwójne łóżko. Ma mało towarzystwa, więc właściwie mógłby zaraz umówić się z Liz. Niech na razie idzie sobie do księgarni. Nakupuje sobie pełno książek. Hajs na szczęście ma. Ta książka mnie zawsze rozwala, bo ona po polsku nazywa się... Coś tam Farmer? Opowieść Jeremiego Żarłoka. A Grant Roadiek, czy Roadiek, czy jak to się czyta, to jest jeden z twórców gry. Więc... Okej. Okay. Przetłumaczyli sobie twórcę gry na Jeremiego Żarłoka, bo dlaczego nie? Tylko ja nie wiem, czy ty to czytałeś? Teraz to ja już nie pamiętam, co ty czytałeś. A to jest taka podstawowa książka, więc możliwe, że oni to mieli w tym... na półce u siebie w domu. To chyba też czytałeś? Ja nie wiem, czego ty nie czytałeś. Może weź od droższych, zobacz, bo jak jest taka przecena... A jeszcze może za bycie celebrytą dadzą ci kolejną przecenę, więc... można sobie coś fajnego wziąć. O, na przykład to. Chociaż nie, to chyba czytałeś. A nie, to Lisa czytała na początku. Pamiętam, że mówiłam o tym, że to jest jako myślenie przetłumaczone, ale skąd ona miała tę książkę? Bo Ethan to jej chyba nie czytał. Ale na wszelki wypadek nie będę jej brać. Nadal jestem spoko. dobra. Opowieść Zadeckich, Gra o cierń. Jak kręcić talerzami? Nie wiem. Może czytałeś, może nie? Chyba w bibliotece to czytał, coś mi się tak kojarzy. Dobra, już i tak 2000 wydano te książki, więc... Okej. Okay. Rozumiem, że nie dostałeś żadnej przeceny dodatkowej. No to szkoda. Dobra. To w takim razie, czy ona tu jest? Ona tu jest. No i super. Może do siebie ją zaproś po prostu, się będziecie gdzieś tam bujać, da, daj se spokój. Mieszkanie masz swoje własne. A dlaczego on już nie chce Barabara z Liz? Przecież... Czyżbym mu to usunęła przypadkowo? No nie. Jak to się stało? Sorry, nie mam teraz ochoty przychodzić, serio. To spadaj tam. Dobra, idź może do tego budynku, bo zwyczaj o 11 się idzie chyba, nie? Musisz z kimś pogadać, no bo przecież biedny, samotny student. Aha, coś wziął. Pytanie co? Znowu batonika, który będzie obrzydliwy, będzie żygał. A, ty masz suszone jedzenie. Z tego, z... Kto tam upadł? Z Francji. Jak się jedzie na... A, okej. Okay. Jak się jedzie na wycieczkę, to ma się takie jedzenie. O, dobra, gadaj ze Scottem, który jest ciągle jeszcze w ciuchach z zakończenia studiów. To co on tu jeszcze robi, jak zakończył? Ten tak samo. Kuba, Nachuni... O, Liz się odezwie. No. Już masz ochotę przychodzić? Gadać tylko chcesz? No niech będzie. Oj, słaby jesteś, Ethan. Dobra, na razie sobie siedź w domu i sobie czytaj książki. Dobra, może weź ją zaproś, może teraz przyjdzie. Zrób jakąś kolację. Ten teges. Okej. Okay. Chcesz zapytać, gdzie pracuje? Bo ona jest studentką. Gdzie ma pracować? O, przyszła głodna. Też właś. Dlaczego ona jest w stroju sportowym? Nażarłeś się cebuli, to teraz ją pocałuj.
No dobra, zapytaj o tę karierę. Nie wiem, po co ci to, ale... Ale nie. Nie ma takiego czegoś. Nie możesz jej zapytać, gdzie pracuje. Już powinieneś to wiedzieć. No niby nie wiesz. Okej. Okay. Teraz jest przejedzona? Żona głodna przyszła. A zjadła jedną porcję, więc... O co chodzi? Wiesz, przydałoby się jak najszybciej ją tutaj zgarnąć, żeby ona zamieszkała z tobą. Więc... Okej, okay, zróbmy parę przyjaznych interakcji. I może będzie, żeby ją zaprosić do wprowadzenia się. No i nie ma, żeby poprosić, żeby się wprowadziła. Ja już nie pamiętam, jak to się tych ludzi z uniwersytetu wsadza do swojego tego, do swojego domu. Dobra, bo jutro masz zajęcia, Ethan. Znaczy, niech może śpi tutaj, no. O, teraz masz mniej zaliczeń, bo tylko taki koniuszek miałeś do wypełnienia, więc masz mniej zajęć też. Nie masz już takiego zawalonego tego poniedziałku, środy i piątku, tylko masz od 12 do 14, czyli to masz na 12. No to spoko. No dobra, będzie tu nocować, ale pewnie nie będzie wiedziała, gdzie ma spać. I będzie sobie tak stać. A nie, patrz, poszła spać, o kurde. No i czasami są takimi głupkami, że ja po prostu nie wierzę w to. No nie wstawaj jeszcze, ty masz na 12 dopiero, no weź. Śpi, dziecko drogie. I już prysznic zepsuł, o Boż. O, o równej godzinie, o 19:30, niemożliwe. No dobra, możemy pójść. Dobra, i teraz będziesz robił tak, że po każdych zajęciach będziesz sobie jakoś tam powtarzał materiał czy coś. To dzięki temu nie będziesz musiał się potem uczyć zaraz przed egzaminem, tylko będziesz miał fajną ocenę już tak na bieżąco. I się przyłóż najlepiej. No i super. Chcesz kupić obraz za 250? Czy tutaj jest jakieś fajne miejsce, żeby obraz powiesić? Coś się znajdzie. Takiego smoczusia. Sztuka. No i teraz z czystym sumieniem możesz iść na imprezę. Zaraz ci się będzie chciało spać, ale nieważne. Może Liz tam będzie? No nie. Nie chcę się bić. Co? To studencka impreza z beczką soku, znaczy piwa, jest na niej wymagany garnitur? Serio? To są wasze stroje wizytowe? Okej. Okay. To jest Samantha? Jezu, patrzę, co to za laska. Co? A się wystroiła na swoją imprezę. Nie ma tu Liz. Chociaż dziwne, czy ona tutaj nie mieszka czasami? Okej. Okay. Chociaż nie, ona mieszka w takim akademiku, gdzie tutaj w tym miejscu stoi komputer, także... Bo pamiętam, że siedziała przy tym komputerze. Także to nie jest ten. On taki miły dla ciebie jest, a ty co? No co? Co ona w ogóle? I jeszcze ona... Co? I jeszcze ona ma czelność powiedzieć, że on się zachowuje niestosownie? Co to w ogóle jest za absurd jakiś? Dobra, idźmy się napić. Już zaraz, jest tutaj ten stół do ping-ponga, żeby w juice ponga sobie zagrać? Nie widzę. Jakie fury w ogóle tam stoją? Wspaniałe to jest, że jest okazja, zadanie, żeby grać w coś albo robić coś, a nie ma do tego przedmiotów na parceli. Pozdro. O, jest żarłokiem jak Paula Banan. Tak samo pięknie je. Czy tutaj to akurat nie jest żarłokiem, tylko jest niechlujem, jeśli tak robi. Jeszcze beknie, piernie. Dobra, idź do domu. Jezu, ile fal. Jak ciemno w ogóle. O, i tęcza. Ty ze Scottem studiujesz? Teraz dopiero zauważyłam, że Scott jest na twoim kierunku. Czy coś się zmieniło od poprzedniego semestru? Nie wiem.
Dużo tych studentów tutaj w ogóle. Wcześniej na tych zajęciach, takich, na tych ćwiczeniach nie było tyle ludzi. Z takich typowo praktycznych zajęć to nie za bardzo masz co powtarzać, ale... Obietnica to obietnica. Dobra, teraz doczytaj sobie książkę, posprzątaj i możesz ją zaprosić, bo i tak chcesz kogoś zaprosić, więc w sumie... No co ty masz z tym, no? Nie możesz jej zapytać. Nie ma takiej opcji w ogóle dostępnej. Tak samo jak, żeby ją poprosić o wprowadzenie się. Nie żryj jeszcze, bo zeżryj, jak ona przyjdzie. No przestań żryć. No czy ona przy... No. Już myślałam, że nie przyjdzie. Chodź tutaj. No, daj się kliknąć. Daj się cmoknąć. Tym razem najpierw będziesz się całowała, potem będziesz jadł cebulę. No tak. On sobie je, ona sobie poczyta. Hej! Ethan tego nie czytał. Tutaj są jakieś fajne książki? O! Tego też na pewno nie czytałeś. Tego to się możesz pewnie nawet uczyć, mimo że to nie jest w ogóle twój przedmiot, bo to jest sztuka. A nie, nie możesz. Ale możesz sobie poczytać. I tam to tam wszystko przeczyta, wszystko pochłonie. No nie siadaj, no... Co wy się w Sims 4 bawicie, że siadacie bez sensu? I siadacie i wstajecie, i siadacie i wstajecie, i potem dopiero robicie co trzeba. Dobra, wiecie co? Ja mam dość. I tak ta opcja się nie pojawi, bo jak się nie pojawiła, to się nagle nie pojawi, nie wiadomo skąd. Nie można dodać do rodziny. To fajnie. To jak ja mam to zrobić? Ale mina. Oświadczyć się też nie możesz? Uniwersytet jest bez sensu. Zaraz, właśnie do mnie dotarło, że przecież jak dodam list do rodziny, to będzie 9 simów, jak Ethan wróci z uniwersytetu. Może to dlatego nie mogę jej dodać. O matko, to nie mogła gra mi pokazać tego? Tylko ja się zastanawiam, o co to chodzi. Bo u Bunchów obecnie razem z Ethanem jest 7 osób, ale Lisa jest w ciąży, więc właściwie 8 miejsc jest już zajętych. Że ja o tym nie pomyślałam, no po prostu geniusz, jak zwykle. Dobra, powtórka materiału po raz trzeci. Ocena wygląda już bardzo ładnie. Pojutrze egzamin. Dzisiaj się spóźnisz, ale i tak chyba masz ten... ten wykład, na który się nie można dostać, więc żadna strata. Najwyżej się będziesz podwójnie uczył dzisiaj. Scott? Scott wykłada? Okej. Takiego wykładowca to każdy by chciał mieć. Tam w pierwszej ławce coś śpią w ogóle. Dobra. Jakaś stara w ogóle. Ludzie w różnym wieku są na studiach. Ethan, nie śpi! Ty się porządnie wyspałeś dzisiaj. Zadaj pytanie. Pewnie i tak się nie wywoła, ale... Bo on już chyba skończył w ogóle. Ale możesz sobie podnosić rękę. A on sobie będzie tak stał. O 10:00 wykład się kończy, także masz jeszcze 3 minuty. Że ci ta ręka nie zdrętwiała jeszcze, to podziwiam. No i tyle. Nara. To teraz powtóreczka i w sumie będzie spoko już. Fajnie by było wypełnić ci ten pasek na maksa. Dzisiaj w sumie masz resztę dnia już na naukę, więc luzik. Liz się i tak nie musimy zajmować, bo i tak jej nie wprowadzisz do siebie w tej chwili, więc można sobie odpuścić trochę. A on Zośkę wziął z tych darmówek, bo ma 2. No, jeszcze raz się pouczysz i chyba będzie już git. No, może jeszcze raz. Tylko już się tak mocno nie przykładaj, nie stresuj, tylko tak na luziku. Normalnie jeszcze się raz poucz i już będzie spoko. Ty masz jutro na 12:00 ten egzamin, więc w sumie możesz jeszcze posiedzieć. No patrz, Scott jest twoim profesorem. Ale sobie załatwił, skubaniec. No, tym razem chcę być dumna, Ethan. No nie błagaj Scotta o...
O, dobry wynik, tylko się staraj mocno. Pocałowali się i mieli minus? Co jest z tymi simami nie tak? O, Scott go pochwalił. Czyli rozumiem, że wreszcie egzamin jakiś został zdany. Pierwszy raz w życiu Itana. A dlaczego ty masz plecak? Weź mnie, nie denerwuj. Nie chcę żadnego plecaka, weź to. Jak mnie wkurzają te plecaki. A, to był jeden jedyny egzamin. No tak. Tym razem nie masz trzech, więc... Więc w sumie spoko. Jutro będzie impreza zakończenia studiów i jazda. Twoja stara profesorka do ciebie dzwoni. Tak sobie po prostu pogadać. No dobrze. Ale on leci z tymi książkami. O! Spełniło mu się, żeby zdać studia, żeby zdobyć dyplom. To dobry znak. O! Jest na liście dziekana. Czyli na liście najlepszych. No fajnie. No pokaż świadectwo. Co? Ale bez sens. Ja nie mogę. Teraz dostał A. W poprzednim semestrze dostał C. I średnia z tego to jest nadal C? Po prostu... C jak... Co za bezsens, no? Powinno być B. What? Czy simowe kalkulatory są jakieś inne? No, przynajmniej on się cieszy. O, właśnie o tym myślałam. Jutro jest impreza zakończenia studiów, czyli do jutra aż mam grać? Boże. I może sobie zaprosić ludzi. O kurde, można nawet z innych krajów zapraszać? Fajnie. Nie, dobra, weź może tylko rodziców zaproś, bo tutaj będzie naprawdę tyle ludu, że jeszcze tyle dzieciaków i ciężarna lisa i w ogóle to będzie bardzo zły pomysł. No i lis też byś mógł zaprosić, no ale ona chyba też tu będzie, nie? No dobra. Wiesz co, Ethan, ty możesz dzisiaj zrobić imprezę. To jest całkiem spoko pomysł. Ale najpierw sobie poczytaj. Co? A tam było napisane, że on jutro ma imprezę zakończenia studiów. A ma teraz? Wyraźnie było napisane tomorrow. Okej. Okay. No, no dobrze. Mnie to tam pasuje. Nawet lepiej. No, przebieraj się w albę i jazda. Nie przebrałeś się? Wiesz, tak chodził w tej z powrotem i przepuszczał wszystkich. I milion ludzi oczywiście. Dobra, Judy przyjechała. Widzę Judy w tłumie. A gdzie jest Jack? O, Jacka też widzę. Cały zielony. A Ethan zanim tam wejdzie, to będzie wieczór. Ja poczekam. Tak, jeszcze na koniec kolejki w ogóle pójdzie jak frajer jakiś. Mam wrażenie, że Ethan to bardzo dużo frajerskich rzeczy robi w ogóle na uniwersytecie. To jest najpiękniejszy moment studiów. Ten moment, kiedy za nic nie można się przecisnąć przez tłum, żeby wejść do budynku na ceremonię zakończenia studiów. Tak, jeszcze dalej pójdź. Jeszcze w ogóle, tak. W ogóle do domu najlepiej idź od razu. Bo i tak nie wejdziesz. Przebrał się chociaż. To teraz spełnię moje marzenie. Boże, wszedł. Po 2 godzinach. A Judy i Jack też już weszli dawno. Jakie skubańce. A no tak, wszystkie potrzeby się wypełniają podczas tej ceremonii. Bayer. O, mogę mu wybrać cechę, ale jaką? Dlaczego mi się wylosowało, że jest nieodparty? Nie chcę takiej. Może ambitny, albo niech pomyślę, przez cały swój tok studiów, jaką on cechę mógłby rozwinąć? Kombinator. Dużo się zaprzyjaźniał z ludźmi, ale już jest charyzmatyczny, więc myślę, że bez sensu dawać mu jakąkolwiek inną z tym związaną. Dobra, niech będzie ambitny, nie wymyślę nic lepszego. No i fajnie.
Tylko teraz jest tak ciemno, że jak ja mam ci zrobić zdjęcie ładne teraz do miniatury, co? Tyle czasu ci to zajęło. No, tam było prawie 2 godziny temu, że... A, no właśnie, że już do domu idziemy. Tak, leć do domu, dosłownie. No dobrze, Ethan jest już w domu, studia skończone, więc teraz możemy spokojnie zająć się ciężarną Lisą i jej dzidziusiem. Tylko jeszcze musimy jakoś wykombinować to, żeby Liz tutaj zgarnąć i będzie spoko. Także to wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie, subskrybujcie, jak będzie, komentuj, jeśli chcecie, oczywiście niczego nie zmuszam i widzimy się w następnym. Pa!